Wyobraźmy sobie, że mamy 30 dzień października 1929 roku. Znajdujemy się właśnie w Lwowie. Zapada zmrok. Właśnie dobiega 18, a my znajdujemy się na ulicy Grochowskiej, która jest ulicą nieoświetloną. Nie znajduje się na niej żadna latarnia, ale pomimo tego widać na niej jeszcze leniwie sunących przechodniów. Widać również jedną parę, a nawet nie tylko widać, ale i słychać. Jest to młoda, szczupła, dosyć ładna kobieta oraz wysoki, bardzo przystojny mężczyzna, który idzie z kobietą pod rękę. Para rozmawia, śmieje się, a po chwili znika w mroku ulicy. Nagle ten nastrój, taki troszkę romantyczny, troszkę sielski, całkowicie się zmienia. Słychać podniesione głosy. Mężczyzna krzyczy: marsz ode mnie. Kobieta płacze, próbuje nawoływać swojego towarzysza: Sław, Sław. Kilka sekund później słychać już tylko wystrzał rewolweru. Nagle ulica milknie. Cisza gmakiem zasiał. Z racji późnej godziny oraz braku oświetlenia chodniki są niemal opustoszałe, ale znalazło się kilka osób nieopodal. Część z nich usłyszała huk. Jedna z takich osób był Stefan Bednarczyk, który gdzieś przypadkiem znalazł się właśnie nieopodal. Zdążył on jeszcze zauważyć oddalającą się kobietę. Plecy uciekającej kobiety widział również Jan Daćków. To on jako pierwszy natknął się na ciało mężczyzny, gdyż jak się okazało, na ulicy Potockiego, twarzą do ziemi, leżał ten przystojny, wysoki mężczyzna, który jeszcze parę minut wcześniej śmiał się, żartował i spacerował pod rękę z kobietą. Daćków, niewiele myśląc, doskoczył do nieznajomego i czym prędzej odwrócił go na plecy. Był pewien, że może zaniemógł, może coś mu się stało, ale nie spodziewał się, że mężczyzna już tu nie żyje, że nie jest w stanie go uratować. Zauważył również obok kapelusz pokryty czerwoną cieczą. Pod prawym uchem mężczyzny widać było świeżą ranę wlotową. Daćków czym prędzej zawiadamia więc policję o swoim znalezisku. Na miejsce przybywa komisarz Balicki. Dokonuje on oczywiście rentwizji denata i w kieszeniach znajduje list od nieznajomej kobiety, dwie zniżki do kina oraz dokumenty informujące, że najprawdopodobniej mamy tutaj do czynienia z ciałem 31-letniego lekarza, którym to był Jarosław Teliszewski. Policjanci, co jest chyba oczywiste, na samym początku zapoznają się z treścią listu. Okazało się, że jego nadawczynią była właśnie jakaś tajemnicza kobieta, która wyrażała wielką skruchę, przepraszała za coś Teliszewskiego, prosiła o wybaczenie. Patrząc na to, że adresat listu właśnie leżał martwy na środku ulicy, no to raczej oczywistym jest, że kobieta, która wysłała wiadomość, od razu wskoczyła na szczyt góry listy podejrzanych. Zwłaszcza, że świadkowie tuż przed śmiercią widzieli mężczyznę w towarzystwie kobiety. Chwilę później ta kobieta miała uciec z miejsca zdarzenia, więc bardzo możliwe, że była to właśnie nasza podejrzana i jednocześnie autorka listu. Komisarz, nie mając na razie innego tropu, postanowił udać się do rodziców denata. Jarosław, pomimo tego, że miał już 31 lat, nadal mieszkał z nimi przy ulicy Szeptyckiej. Ojciec młodego lekarza zdawał się nie być jakoś szczególnie zdziwiony, gdy otrzymał informację o śmierci swojego syna. Odparł nawet z przekonaniem, że jeżeli jego syn zginął z czyjejś ręki, to na pewno to musiała być jego narzeczona, Maria Maćków. Po chwili namysłu dodał również, że w sumie to dobrze takiego synowi, ponieważ sam jest sobie winien. Niestety nic więcej mężczyzna w tamtym momencie nie dodał i nie sprecyzował, o co chodzi. Natomiast zasiał w policjantach takie ziarenko podejrzliwości. Ciekawość śledczych rozpalała się coraz bardziej.
Niestety stary Taliszewski nie wiedział, kim jest nadawczyni listu, a inicjały raczej nie mówiły, jakoby to miała być tajemnicza Maria Maćków. Ponieważ trop znowu się urywa, policjanci kierują swe kroki właśnie do narzeczonej Donata, czyli Maćkówny. Gdy pukają oni do drzwi mieszkania, które to znajdowało się na ulicy Rynek 41, panna Maria spała. Na stole widać filiżankę po świeżo wypitej herbacie. Policja postanowiła, że nie poinformuje kobiety o tym, iż jej narzeczony nie żyje. Funkcjonariusze postanowili troszkę w tej sprawie namieszać, tak aby podejrzana była skłonna więcej im powiedzieć. Tak więc powiedziano Maćkównie, że Taliszewski jest ranny i przebywa w szpitalu i na pewno niedługo zdradzi szczegóły spotkania, które najprawdopodobniej właśnie było z Maćkówną. Chcieli zobaczyć, czy kobieta jest winna. Być może od razu przyzna się do zbrodni i opowie, jak to się stało, opowie cały przebieg wydarzeń. Ta jednak wydaje się być bardzo poruszona informacją. Nic jednak nie mówi o swoim udziale w sprawie. Mundurowi okazują jej również list, który znaleziono przy Donacie. List podpisany był KL. Maćkówna bez chwili zastanowienia stwierdza, że zna nadawczyni listu. To musi być ta Żydówka, mówi. Chodzi jej o Karolinę Lejner, która rzekomo miała podkochiwać się w Jarosławie. Oczywiście według Maćkówny bez wzajemności. Taliszewski miał się od niej opędzać i informować nawet, że wkrótce wyjedzie na praktyki do Berlina, tak aby urwać z kobietą kontakt. To był świeży trop. Maćkówna nawet podała mundurowym adres kobiety. Tak więc policja od razu udaje się do mieszkania kobiety, puka do jej drzwi i bez zbędnych informacji przewozi ją na przesłuchanie do komendy policyjnej. Karolina Lejner zdaje się być bardzo zdumiona zarówno informacją o śmierci młodego lekarza, jak i oskarżeniami, które ciskają w nią śledczy. Policjanci ukazują jej list. Wtedy też Lejnerowa zaczyna opowiadać. Owszem, znała Taliszewskiego. Poznała go już rok wcześniej w Hrebenowie. Tam właśnie spędzała swój urlop z dzieckiem oraz teściową, bo jak się okazało, moi drodzy, nasza podejrzana jest kobietą zamężną. Pan Lejner zresztą również znał Taliszewskiego, a nawet można powiedzieć, że nawiązała się między nimi taka zdrowa relacja towarzyska. Jakiejś wielkiej przyjaźni z tego nie było, no ale panowie od czasu do czasu spotykali się, ucinali sobie krótką pogawędkę, zwłaszcza, że Lejnerowie, chociaż byli kupcami, prowadzili swój sklep, no to mąż pani Karoliny wcześniej studiował medycynę. 2 lata spędził na studiach medycznych. Niestety kierunku tego nie ukończył i założył swój własny biznes, ale miał więc o czym rozmawiać z młodym lekarzem, ponieważ nadal interesował się medycyną. Do willi w Hrebenowie, w której urzędował Taliszewski, przyjeżdżała wtedy jakaś kobieta. Mężczyzna początkowo przedstawiał ją jako swoją kuzynkę, ale raczej nikt w taką relację tam nie wierzył. Nawet Lejner powiedział mu, żeby się nie krył, że nie grozi mu wytykanie palcami. I wtedy też sam Jarosław przyznał, że w sumie to nie jest siostra cioteczna, a narzeczona. Lejnerowa ostatni raz widziała Taliszewskiego kilka tygodni temu, kiedy to odwiedził małżeństwo w ich sklepie. Żalił się wtedy nawet na swoją narzeczoną. Mówił, że ta zrobiła mu karczemną awanturę, groziła bronią, że go zastrzeli. Następnego dnia po odwiedzinach w sklepie Lejnerowa ponownie spotkała Taliszewskiego, tym razem przypadkiem, pod kinem kasino. Ten znów opowiadał jej o swoim nieszczęsnym życiu z narzeczoną Maćkówną. Miał wręcz powiedzieć, że zerwie te zaręczyny i ucieknie do Berlina. Lejnerowa zaczęła mu nawet wtedy robić wyrzuty, że jak to tak? Po 8 latach narzeczeństwa tak po prostu chce porzucić kobietę, która tyle lat mu wierzyła, tyle lat czekała na tą obrączkę,
tyle lat go wspierała, a on tak po prostu chce uciec i ją zostawić. Według niej było to bardzo nikczemne i niegodziwe. Wówczas to mężczyzna miał się bardzo zdenerwować, rzucił do swojej znajomej jakiś obelżywy tekst i oddalił się w bliżej nieokreślonym kierunku. Kobieta, ponieważ nie chciała mieć z nim jakiejś zwady, napisała później do Toliszewskiego list, przeprosiła go, prosiła o wybaczenie. Nie chciała, żeby pomyślał, że wtrąca się w jego życie. Była to właśnie ta korespondencja, która wzbudziła tyle emocji i podejrzeń. I patrząc na zeznanie Lejnerowej i słowa ojca Toliszewskiego, śledczy ponownie postanowili skierować swoje kroki do mieszkania Maćkówny. Zarówno Lejnerowa, jak i Toliszewski potwierdzili, że jeżeli ktokolwiek miałby odebrać Jarosławowi życie, no to z pewnością byłaby to właśnie młoda lekarka. Lejnerowa posunęła się nawet trochę dalej i mówiła, że zdarzało się kobiecie już wcześniej grozić mężczyźnie. Tak więc podwaliny ku zbrodni były całkiem spore. Ale kim była Maćkówna? Była to kobieta, która studiowała z Toliszewskim na jednym kierunku. Zaczęli oni być parą jeszcze przed rozpoczęciem studiów medycznych. Poznał ich ze sobą brat Maćkówny. Toliszewski był jego kolegą, takim dobrym kolegą, z którym ten zdawał maturę. Para zaręczyła się już w roku 1923, ale decyzję o ślubie odkładali, gdyż Toliszewski twierdził, że najpierw chciałby skończyć studia, tak aby zapewnić sobie oraz żonie godziwe warunki życia. Marzył on podobno o położnictwie. Ona miała robić specjalizację z psychiatrii. Żadnemu z nich to się jednak nie udało ze względu na tragedię, jaka rozegrała się na ulicy Potockiego. Maćkówna zostaje przewieziona do biura Wydziału Śledczego. Kobieta kategorycznie zaprzecza, jakoby miała cokolwiek wspólnego z atakiem na swojego narzeczonego. Nadal oczywiście nie wie, że mężczyzna nie żyje. Policjant informuje kobietę, iż Toliszewski złożył już obszerne zeznania i to właśnie ona jest najsilniej podejrzana. Kobieta najpierw wybuchnęła spazmatycznym płaczem, który po chwili przeszedł w histeryczny śmiech. Maria wypiera się jakiegokolwiek udziału w sprawie. Owszem, twierdzi, że tego dnia widziała swojego narzeczonego, ale jedynie z daleka. O 4:30 pojechała na dworzec kolejowy, ponieważ miała tam oczekiwać swojej siostry. Ta jednak nie przyjechała, więc Maćkówna postanowiła wrócić do domu. I właśnie wtedy na dworcu zauważyła sylwetkę swojego ukochanego. Postanowiła jednak, że nie będzie do niego podchodzić. Ostatnio się kłócili, między nimi była taka gęsta atmosfera, więc stwierdziła, że nie ma sensu. W drodze powrotnej, właśnie około godziny 18, spotkała doktora Kobina, z którym ucięła sobie krótką pogawędkę i on na pewno poświadczy jej słowa. Policja nie dawała jednak za wygraną. Prowadziła przesłuchanie aż 4 godziny, ponieważ chciała bardzo zapędzić lekarkę w kozi róg. Ta jednak ze wszystkich zarzutów wychodziła obronną ręką. Trzeba przyznać, że kobieta była naprawdę bardzo inteligentna. Na każde pytanie miała odpowiedź, miała wytłumaczenie i wciąż też powtarzała, że ze sprawą nie ma nic wspólnego. Śledczy już powoli nie wiedział, jak ma podejść kobietę. Powoli się poddawał. I wtedy to, przechadzając się po pokoju, zauważył, że na jedwabnej pończoszce przesłuchiwana ma czerwoną plamkę. Kobieta, której śledczy zwrócił na to uwagę, od razu wyjaśniła, że plama powstała w momencie, gdy ta, wchodząc na strych, zawadziła o wystający gwóźdź. Dosyć mocno się wtedy miała zranić i po prostu krwawiła. Od razu też zaczęła ścierać plamę chusteczką. Komisarz postanowił iść właśnie tym tropem. Zresztą to był jedyny trop, na jaki trafił. Wezwał więc do pokoju przesłuchań lekarza, który zbadał ranę podejrzanej. Medyk odrzekł, że na nodze oskarżonej faktycznie znajduje się długa rana. Rana ta powstała na skutek zadraśnięcia, ale jakim narzędziem zraniła się Maćkówna? No to tego niestety nie jest w stanie stwierdzić.
ale policja stawia swoją pierwszą hipotezę. Zeznania swoje złożyła również niejaka Ksenia Kozak. Kozakowa powiedziała śledczym, że w momencie, w którym nastąpił huk, wypasała właśnie krowy na pastwisku nieopodal ulicy Grochowskiej. Widziała kobietę, widziała mężczyznę, a później usłyszała właśnie huk. Cytując: myślę sobie, że to pewnie narzeczony lub mąż się zastrzelił. Pani uciekała. Niech sobie ucieka, myślę. Potem kobieta ta wpadła w rów. Później podniosła się i biegła w górę. Po połączeniu tych zeznań oraz tej głębokiej rany na nodze, komisarz przesłuchujący Maćkównę wysnuł taką teorię mówiącą o tym, iż kobieta najprawdopodobniej zraniła się właśnie podczas upadku, kiedy wpadła do tego rowu. Być może był tam jakiś wystający drut. I ta teoria nie była kompletnie wyssana z palca, gdyż obok miejsca, gdzie znaleziono ciało Teliszewskiego, znajdowały się kolczaste zasieki. Niestety Maćkówna, choć przesłuchiwana do późnych godzin wieczornych, a może nawet powinniśmy powiedzieć, że do wczesnoporannych, ponieważ jej przesłuchanie zakończyło się o godzinie 4 nad ranem, nie przyznała się do żadnych zarzucanych jej czynów. Wciąż uparcie twierdziła, że ze sprawą nie ma kompletnie nic wspólnego. Prawdopodobny przebieg zdarzeń pozostał więc jedynie spekulacją śledczego. Ale nie odpuszczono Maćkównie. Osadzono ją w więziennej celi, a nad ranem komisarz planował wznowić przesłuchania. Ale kobieta go ubiegła, ponieważ poinformowana o śmierci swojego narzeczonego o godzinie 9:30, już dużo spokojniejsza niż dzień wcześniej, stwierdziła, że wszystko opowie. Powie wszystko, ale najpierw chciałaby zobaczyć swojego ukochanego, a raczej jego ciało. Prośba kobiety została spełniona, a ona sama przetransportowana do zakładu medycyny sądowej, gdzie właśnie była dokonywana autopsja mężczyzny. Kobieta czule pożegnała się ze swoim lubym, powróciła na posterunek policji i zaczęła opowiadać. Początkowo jej relacja z Teliszewskim była udana. Oboje zakochali się w sobie jeszcze w latach maturalnych. Teliszewski, tak jak wspomniałam, był znajomym jej brata. I co prawda najpierw w konkury do Maćkówny uderzał inny z przyjaciół jej starszego rodzeństwa, jednak ponieważ Maria nie była zbyt chętna i odrzuciła jego zaloty, no to skorzystał ze sposobności właśnie Jarosław Teliszewski. I to na tyle skutecznie, że dziewczyna straciła dla niego głowę. I to z wzajemnością. 2 lata później para się zaręczyła, oczywiście już po zdanych maturach. Do ślubu jednak jeszcze było daleko. Teliszewski najpierw chciał skończyć studia, a i tak jakoś rodzice Maćkówny coś kręcili nosem na wieść o zaręczynach. Zakochane gołąbki postanowiły więc trochę poczekać z formalizacją swojego związku i skupić się na wykształceniu. Lata jednak mijały, a uczucie ze strony mężczyzny jakoś tak coraz bardziej przygasało. W końcu relacja tej dwójki zaczęła się rozpadać. Ostateczny rozłam miał się dokonać w momencie, w którym Teliszewski odkrył, że Maćkówna nie wniesie do ich małżeństwa żadnego posagu. Pochodziła bowiem z ubogiej rodziny, zresztą nie inaczej jak Teliszewski. Ojciec Teliszewskiego był szewcem. Wtedy to kobieta nawet postanowiła wystawić weksel swojemu narzeczonemu, w którym pisała, iż zobowiązuje się wypłacić mężczyźnie 5000 dolarów do 15 marca 1929 roku. Data ta jednak minęła, a pieniądze jakoś z nieba nie spadły. Kobieta nie miała z czego zapłacić swojemu narzeczonemu. Wtedy to miał nastąpić ten wielki krach. Mężczyzna, chociaż oficjalnie nie zerwał zaręczyn, no to stał się dla Maćkówny dosyć zimny, wyniosły i trzymał ją z takim dystansem. Wtedy to Maćkówna miała po raz pierwszy pomyśleć o odebraniu życia mężczyźnie. Wczoraj, choć tak naprawdę nie miała w planach spotkania z Teliszewskim, to udała się do swojej krawcowej, która to
mieszkała w sąsiedztwie rodziców jej narzeczonego, ponieważ na ulicy Szeptyckich 37. Teliszewscy zaś zamieszkiwali na ulicy Szeptyckich 40, więc to było naprawdę nieopodal. Okna Krawcowej wychodziły na ulicę, tak więc Maćkówna miała dosyć dobry ogląd na sytuację i na to, co się dzieje w domu jej narzeczonego. I tak też Traf chciał, że z tego okna zauważyła znajomą sylwetkę swojego lubego. Wtedy też postanowiła do niego wybiec. Poszli oni na długi spacer. Pogodzili się nawet i można powiedzieć, że czas mijał im w dosyć dobrej, miłej atmosferze. Ale nagle coś wyprowadziło mężczyznę z równowagi. Maćkówna nawet nie pamięta już co. Zaczął on krzyczeć na kobietę: zostaw mnie w spokoju, marsz ode mnie. Maćkówna była zdezorientowana, nie wiedziała, co się dzieje. Teliszewski odwrócił się na pięcie i odszedł. Kobieta zaczęła wołać Teliszewskiego, ale ten się nie odwracał. W pewnej chwili wyciągnęła z płaszcza rewolwer, z którym już od dłuższego czasu chodziła. Wyciągnęła i pociągnęła za spust. Potem nie wie, co się działo. Skoczyła przez jakiś płot, wpadła do rowu, a rewolwer zgubiła gdzieś po drodze. Do końca nie zdawała sobie sprawy z tego, że właśnie odebrała życie człowiekowi. Człowiekowi, którego kochała ponad wszystko. Do końca wierzyła, że jednak faktycznie zraniła jedynie mężczyznę. Że on z tego wyjdzie. Niestety policja brutalnie poinformowała ją o tej gorzkiej rzeczywistości. Maćkówna została przewieziona do więzienia, w którym oczekiwać miała na proces, a jej historia została obwołana przez prasę reakcją brutalnie podeptanej godności kobiecej i człowieka. Kobieta mogła więc liczyć na dosyć sporą dozę zrozumienia i współczucia, co zważywszy na to, że w Lwowie wtedy odbywały się sądy ławników, no to rokowało dosyć dobrze. Proces ruszył pod koniec kwietnia 1930 roku. Oskarżona Maćkówna sprawia wrażenie zdenerwowanej i rozdygotanej. Co nieliczni dziennikarze twierdzą nawet, iż bezgłośnie odmawia pacierz. Ubrana jest w skromną, lecz elegancką czarną suknię z białym kołnierzem i lakierowane pantofelki. Włosy ma starannie zaczesane. Oskarżona udziela szczegółowych odpowiedzi na pytania, chociaż zdaje się, że nie do końca wszystko rozumie, tak jakby była za mgłą. Stara się nie mówić źle o swoim narzeczonym, choć wnikliwym uchem słuchając, no to obraz Teliszewskiego rysuje się raczej w ciemnych barwach. Maćkówna zeznaje, że ona i Jarosław zdecydowali się oboje przystąpić do studiów medycznych. Jak się jednak okazało, to jej narzeczony raczej nie był zbyt zdolnym uczniem, chociaż starał się, uczył, próbował przyswoić wiedzę, jednak zawsze coś było nie tak. Często nie rozumiał on pytań i czytanego tekstu, więc czynność tę musiał powtarzać czasami nawet i kilkukrotnie. Zdarzało mu się nawet oblać jakiś egzamin i to nie raz. Wtedy to właśnie z opresji ratowała go właśnie Maćkówna, która udawała się do wykładowców, prosiła o spojrzenie na Teliszewskiego takim bardziej przychylnym okiem, błagała o dopuszczenie go do egzaminów poprawkowych. Można więc tutaj śmiało powiedzieć, że doktor Teliszewski uzyskał tytuł właśnie dzięki swojej narzeczonej. Oczywiście swoją pracę też w to włożył, ale dzięki Maćkównie proces ten był jakoś dużo łatwiejszy. Tym bardziej, że to właśnie kobieta robiła notatki na wszystkich wykładach i to właśnie z nich oboje się uczyli. Jarosław nie był taki skrupulatny i rzekomo nie potrafił tak szybko pisać, żeby nadążyć za wykładowcą. Teliszewski co prawda uzyskał tytuł naukowy przed swoją narzeczoną dużo wcześniej, ale jak twierdzi Maćkówna, stało się tak tylko dlatego, że kobieta nie chciała urazić dumy mężczyzny. Uważała, że gdyby ona jako kobieta uzyskała tytuł doktorski przed swoim przyszłym małżonkiem, czyli mężczyzną, no to upokorzyłoby to Jarosława. Jak sama zresztą zeznała,
wierząc niezłomnie w niego i jego miłość, nie chcąc urazić jego ambicji mężczyzny, sama umyślnie przeciągałam studia tak, aby on skończył je wcześniej, co też się stało w roku 1928. Ponadto Teliszewski przebąkiwał coś o tym, że wolałby, aby Maria broniła się już pod jego nazwiskiem. Broniła się i robiła specjalizację. Tak więc kobieta posłusznie czekała najpierw na ślub, a potem na dyplom. Ale i po skończeniu uniwersytetu Teliszewski coś kręcił nosem. Maćkówna namówiła go, aby poszedł na praktykę do szpitala, ponieważ gdyby zaczął swój zawód bez praktyki, no to źle by to wyglądało w papierach. Również ciężej byłoby taką praktykę rozpocząć. Teliszewski w końcu przyznał jej rację, zgodził się z ukochaną, ale nie pasował mu oddział, na który został przydzielony. Mężczyzna, tak jak wspomniałam na samym początku, marzył o specjalizacji z położnictwa. Była to najlepiej opłacana dziedzina medycyny, w tamtym momencie przynajmniej. A i narobić się przy tym nie trzeba było zbyt dużo, no bo przyznacie sami, że taki oddział zakaźny to no jest dużo gorszym miejscem niż położnictwo. A na oddział zakaźny właśnie dostał się Teliszewski. Nie był on z tego zbyt zadowolony. Nie był też zadowolony z przydziału Maćkówny. Kobieta również załatwiła sobie praktyki w szpitalu, ale ona miała praktykować na oddziale chorób skórnych. Teliszewski zakazał tego swojej narzeczonej. Jego zdaniem mogła ona przyuczać się do zawody jedynie na oddziale dziecięcym lub ocznym, czy tak jak dziś byśmy powiedzieli, okulistycznym. Jako że Jarosławowi tak bardzo nie podobało się na jego oddziale, no to Maćkówna wystarała się o protekcję u dyrektora szpitala i znów mężczyzna, dzięki swojej narzeczonej, został przeniesiony na oddział lżejszy, bo chirurgiczny, a z czasem nawet udało mu się dostać przeniesienie na wymarzone przez niego położnictwo. Ale to nie był koniec pomocy, jaką mężczyźnie udzielała Maria Maćkówna. Okazało się, że jeszcze za czasów studenckich kobieta pożyczała swojemu narzeczonemu spore kwoty pieniędzy. Ten miał je przeznaczać na książki oraz na leczenie zębów. Maria sama zapożyczała się podobno u swoich rodziców, a nawet u znajomych swojego brata. Bardzo chciała pomóc ukochanemu, więc nie liczyło się dla niej to, że sama tych pieniędzy nie ma, próbowała na wszystkie sposoby je zdobyć. Maćkówna wyjaśniła również, że weksel, w którym obiecywała Teliszewskiemu wypłatę 5000 dolarów, był tylko żartem. Mężczyzna miał kiedyś podobno dosyć niepoważnie tak rzucić w eter, że posag dla lekarzy wynosi właśnie 5000 dolarów. Tak więc Maria, tak w żartach, wystawiła mu właśnie taki weksel. Podobno oboje wiedzieli, że to są jednak tylko wygłupy. W większości kobieta jednak stara się wystawić swojemu narzeczonemu, a raczej byłemu narzeczonemu, jak najlepszą opinię. Wybucha nawet gromkim płaczem i prosi o to, aby mogła się opiekować jego grobem. Za to nie najlepszą opinię wystawiają Denatowi jego znajomi ze studiów. Teliszewski opisywany przez niej był jako nerwus, który na prawo i lewo rozpowiadał, że z Maćkówną no to tak za bardzo nie ma się tego zamiaru ożenić. Prosił swoich sąsiadów, by mówili Marii, że nie ma go w domu, uciekał przed nią, chował się wręcz. Nawet podczas praktyk w szpitalu, wiedząc, że pod głównym wejściem czeka na niego właśnie Maćkówna, Teliszewski arogancko wychodził tylnym wyjściem, tak aby nie spotkać kobiety. W szpitalu szeptano nawet po kątach o zachowaniu młodego lekarza. Z dezaprobatą patrzono na to, jak Teliszewski kompromituje swoją narzeczoną, ponieważ inaczej tego nazwać nie można było. Ale że bądź co bądź, była to sprawa prywatna, no to nikt za bardzo nie wściubiał nosa w nie swoje sprawy. Uznawano, że relacje młodego narzeczeństwa są ich własną sprawą, chociaż raczej były one uznawane za naganne. Dyrektor szpitala stwierdził nawet przed sądem, że z czasem doszły do niego informacje, jakoby Teliszewski dużo pił i źle traktował swoją narzeczoną. Na sali ukazała się też sylwetka Jarosława, który był Ukraińcem.
ale nigdy nie posługiwał się swoim językiem ojczystym, przynajmniej poza domem, ponieważ z tego, co na sali się dowiedziałam, znaczy może nie ja dowiedziałam, co się dowiedziałam z gazet, no to od małego używał jedynie języka polskiego, chociaż w domu posługiwał się z ojcem językiem ukraińskim. Nie wstydził się jednak swojej narodowości, można powiedzieć nawet, że był z niej dumny. Służył w ukraińskim wojsku, ale jego koledzy jeszcze z czasów gimnazjum zeznali, że był on raczej ostry w obyciu. Przytoczyli tutaj przed sądem sytuację, która miała zobrazować jego porywczy i arogancki charakter. Taliszewski miał niegdyś zostać zaczepiony przez dwie kwestujące dziewczyny. Został on więc poproszony o datki. Mężczyzna miał wtedy spojrzeć na pannę tak z wyższością i wrzasnąć: marsz, hołoto! Zadziwiło to wszystkich kolegów towarzyszących Taliszewskiemu, ponieważ jego zachowanie zostało odebrane jako bardzo wysoki nietakt. Dodatkowo mężczyzna został opisany jako wiecznie ponury, poważny, z taką ostrą miną na twarzy. Według opinii znajomych Taliszewskiego młody doktor skończył swoje studia w większości właśnie dzięki swojej narzeczonej. Tak więc potwierdziły się tutaj właśnie słowa Maćkówny. Koledzy dodali nawet, że Maria miała specjalnie przychodzić na egzaminy Taliszewskiego tak, aby móc mu podpowiadać, żeby Jarosław bez problemu zdał. Nie do końca znane jest nastawienie rodziny Taliszewskiego do jego narzeczonej, chociaż zeznawali oni w sądzie, o czym wam za chwilę opowiem. Sama oskarżona zeznała jednak, że przyszli teściowie byli jej raczej życzliwi, dziękowali jej, że ta przyłożyła się do wykształcenia ich syna. Byli wdzięczni, że właśnie dzięki Maćkównie Jarosław wykształcił się na doktora medycyny. Ale o ślubie między Marią i Jarosławem raczej rzadko rozmawiali. A jak powiedziała sama oskarżona, temat praktycznie w ogóle się nie pojawiał. Inni świadkowie zeznali natomiast, że państwo Taliszewscy nie byli jakoś specjalnie zachwyceni wizją małżeństwa pomiędzy Marią a ich synem. Niestety większość zeznających w procesie mówiła, że zdawali sobie oni wszyscy sprawę z tego, iż mężczyzna raczej nie ożeni się z Marią. Było widoczne, że on po prostu wykorzystuje Marię. Ta wręcz szalała do niego z miłości i ślepo mu wierzyła, więc tym bardziej było mu to na rękę. Co życzliwsi kobiecie nawet próbowali to uświadomić. Mówili, że z tych planów matrymonialnych to raczej nic nie wyjdzie. Było widać gołym okiem, że mężczyzna jej nie kocha. Maria jednak miała być głucha na wszystkie dobre rady. Można powiedzieć nawet, że była wrogo nastawiona do wszystkich, którzy chcieli jej pomóc. Uważała, że wszyscy chcą jej zrobić na złość, że nie mają racji. Próbowała nawet ukrócić kontakty z osobami, które chciały po prostu dla niej dobrze, chciały pokazać, że marnuje swój czas. Tak więc znajomi, gdy zauważyli, że kobiety nie da się przekonać, że jest ona ślepo zapatrzona w swojego narzeczonego, z czasem przestali wtrącać się w jej życie, machnęli ręką i stwierdzili, że chociaż widzą, co się dzieje, co się święci, no to nie mogą przeżyć życia za Marię. Ona sama musi zobaczyć i uświadomić sobie, że niestety Taliszewski nie będzie nigdy jej mężem. Chociaż było im ciężko, ponieważ z każdym kolejnym miesiącem widzieli, jak Maria coraz bardziej przeżywa całą tę sytuację. Łyka coraz więcej proszków i staje się coraz bardziej zdenerwowana i znerwicowana. Pod sam koniec tej historii, tuż przed śmiercią Taliszewskiego, mężczyzna miał urządzać kobiecie karczemne awantury, a kilka dni później, gdy potrzebował od niej gotówki lub jakiejś innej pomocy, no to bardzo szybko ją przepraszał i obiecywał poprawę. W sumie tylko po to, aby za kilka dni znowu pokłócić się ze swoją narzeczoną. Brat Marii obwiniał się na sali rozpraw, że to właśnie przez niego siostra poznała swojego narzeczonego. Jego zdaniem to właśnie Taliszewski był złem, jakie spotkało ją w życiu. Często urządzał jej sceny zazdrości, a tak naprawdę sam kobietę od siebie odpychał i uciekał, przez co Maria stawała się wrakiem człowieka. Ale to jest tylko jedna część historii, ponieważ pojawiła się druga strona medalu. Pojawiły się właśnie głosy, że to Maria osaczyła Jarosława,
i stąd też wynikł jego stosunek do kobiety. Początkowo przecież para była bardzo zakochana i oboje darzyli się głębokim uczuciem. Jak się okazało, według niektórych Maćkówna miała wręcz prześladować mężczyznę. Codziennie wystawała pod bramą jego domu, jak nie pod bramą domu, to pod głównym wejściem szpitala. Nawet Krawcową znalazła specjalnie właśnie po sąsiedzku Staliszewskim, tak aby z jej okien móc obserwować okna swojego ukochanego. Nie trudno było też dostrzec mężczyznę wchodzącego lub wychodzącego z domu. Tak więc Maćkówna miała dosyć szeroki ogląd na życie swojego lubego, nawet gdy ten nie spędzał czasu z nią. Sam mężczyzna został ukazany jako uprzejmy i bardzo kulturalny, a jego charakter zaczął się podobno zmieniać właśnie z czasem, kiedy to czuł się coraz bardziej przytłoczony przez Maćkównę. Oficjalnie zresztą kobieta nie była uznawana za jego narzeczoną, była raczej nazywana jego dobrą koleżanką. No ale że młodzi spędzali tak wiele czasu w swoim towarzystwie, to i w złym tonie byłoby nie sformalizować tego związku. Podobno miał to nawet podkreślać sam ojciec Denata, Tomasz Staliszewski. Według niego Jarosław był dobrym synem, choć bardzo upartym, co nie do końca jest taką wadą, ponieważ dzięki swojemu uporowi możemy sporo w życiu uzyskać, prawda? I tak też było w przypadku Jarosława, bo ten, jak się za coś zawziął, no to nie spoczął, aż tego nie uzyskał. I tak też było z medycyną. Starsza siostra Jarosława ukończyła studia medyczne, tak więc i Jarek chciał udowodnić, że uda mu się ta sztuka, chociaż początkowo myślał o filozofii. Na filozofię z kolei nie chciał się zgodzić ojciec Denata, ponieważ stwierdził, że nie po to wydaje pieniądze na studia syna, żeby ten potem nie miał pracy. I w sumie dobrze myślał. Sam chciał, żeby syn został jakimś urzędnikiem lub bankierem, ale ponieważ to nie było po drodze Staliszewskiemu, no to właśnie młody Jarosław stwierdził, że pójdzie na medycynę. Wtedy to też taką samą decyzję miała powziąć Maćkówna. Tak więc para zaczęła studiować razem, razem się uczyli, razem robili notatki, razem spotykali się po zajęciach tak, aby się uczyć. Często robili to jednak w domu dziewczyny, ponieważ na ulicy Szeptyckich pokazywali się razem rzadko. Syn jego początkowo był zachwycony Marią. Zachwycony był Marią oraz jej pomocą, ponieważ, tak jak wspomnieliśmy tutaj wcześniej, Maria naprawdę bardzo mocno pomagała Jarosławowi, dawała mu notatki, dawała mu pieniądze, wspierała go we wszystkim. Ale z czasem coraz bardziej okazało się, że Maria zrobiła się takim troszkę bluszczem. Przytłaczała mężczyznę swoją natarczywością, coraz silniej nalegała na ślub. I to nie tylko samego Jarosława, ponieważ pewnego razu kobieta zapukała do drzwi Staliszewskich i poprosiła ojca swego lubego na rozmowę w cztery oczy, w samotności. Wtedy to jeszcze w czasach studenckich próbowała przekonać Tomasza do tego, aby ten zgodził się na ślub młodych. Miała rzekomo możliwości uzyskać trzypokojowe mieszkanie, które nie dość, że było dosyć spore, to jeszcze umeblowane, więc była to dosyć duża okazja dla młodych. Ojciec Jarosława miał wtedy odpowiedzieć dziewczynie: dobrze, mieszkanie, a jeść? Tego wyposażenia raczej jeść nie będziecie. I było to celne spostrzeżenie, gdyż jako studenci para nie zarabiała. Nie miałaby więc żadnej możliwości, aby się utrzymać i Maria, widząc, że niewiele uzyska, nieśmiało wycofała się z propozycji, a do tematu już nie wracała. A przynajmniej nie wspominała już o swoich planach staremu Staliszewskiemu, ponieważ podobno swojemu narzeczonemu dosyć systematycznie wierciła o to dziurę w brzuchu. Apogeum frustracji młodego doktora miało przypaść właśnie na moment praktyk w szpitalu. Maćkówna wtedy codziennie miała oczekiwać na Staliszewskiego pod gmachem szpitala. Personel medyczny nawet zaczął już się podśmiewywać z nowego kolegi. Śmiano się, że ten nie może wracać sam do domu, że ma obstawę. Słowa swojego męża potwierdza też Helena Staliszewska. Ona dodaje również, że syn był raczej spokojny, nie szlajał się po mieście, raczej stronił od kobiet i alkoholu. Noce spędzał zwykle samotnie w domu.
zazwyczaj nad książką. Ogólnie dobry chłopak był i mało pił. W sprawie wypowiedzieli się również biegli psychiatrzy, którzy przed procesem badali oskarżoną. Orzekli oni, że Maria według nich jest typem egocentrycznym, zdolnym do przesadzania i hiperbolizowania. U kobiety często przykre doświadczenia życiowe objawiały się histerią. Według lekarzy Maćkówna chciała być kobietą pożądaną, ale pożądaną taką przez pryzmat właśnie swojej kobiecości. W życiu miłosnym żyła fikcją, z której nie potrafiła zrezygnować. Idealizowała sobie swoje życie, swojego narzeczonego, stworzyła sobie taką bajkową atmosferę, z której nie potrafiła wyjść. Nie stwierdzono jednak u niej żadnych oznak chorobowych. Zagadkowy też tutaj stał się motyw, ponieważ nie sposób było stwierdzić, czy Maćkówna miała dosyć zazdrości swojego narzeczonego, która ją wykańczała, czy może sam Taliszewski specjalnie udawał tę zazdrość, o której tutaj też podnosił brat oskarżonej. Może chciał, aby ta zmęczona tą całą zazdrością sama zakończyła ten związek. A może Taliszewski po prostu oświadczył kobiecie, że odchodzi, że nie chce już z nią być i tym razem na dobre. Może ta wiadomość przytłoczyła Marię i dlatego ta wystrzeliła. I czy faktycznie można powiedzieć, że kobieta nie pamięta momentu popełnienia zbrodni? Przysięgli po naradzie odrzucili wniosek o morderstwo. Stwierdzili, że kobieta nie działała z premedytacją, nie planowała tej zbrodni, że to była zbrodnia popełniona raczej pod wpływem impulsu. I po naradzie orzekli 9 głosami, że kobieta dokonała zabójstwa. Jednak jednomyślnie, czyli 12 głosami, wykluczyli karygodność czynu, a co za tym idzie, Maćkówna ku swojemu zdumieniu została wypuszczona z aresztu i odstąpiono od wymierzenia jej kary. Założono, że psychika kobiety po prostu nie wytrzymała całej tej sytuacji ze swoim narzeczonym, całego tego napięcia, ciągłych zmian nastroju Taliszewskiego. Jednocześnie uznano, że kobieta mówi prawdę i nie pamięta przebiegu zbrodni, że to pociągnięcie za spust nie było świadome, a sama kobieta tak naprawdę nie do końca wiedziała, co robi. Maćkówna stała się więc kobietą wolną. A co robiła nasza młoda lekarka po zwolnieniu z aresztu? Kobieta, nie zważając na sprzeciw swojej rodziny, codziennie odwiedzała grób swojego ukochanego. Dzień w dzień składała mu świeże kwiaty, czyściła nagrobek. Dokładnie tak, jak powiedziała na sali rozpraw, że chciałaby dbać codziennie o jego miejsce spoczynku. A przynajmniej dbała o to do 20 czerwca 1930 roku, kiedy to nagrobek Jarosława Taliszewskiego wybuchnął. I ja wiem, jak to brzmi, ale naprawdę nagrobek wybuchnął, ponieważ nieznany sprawca pozostawił na mogile ładunek wybuchowy. Prasa donosiła nawet, że policja ma już swoje pierwsze podejrzenia, ale niestety do sprawy nie wróciła, więc nie dane nam tutaj będzie się dowiedzieć, kto postanowił wysadzić miejsce spoczynku młodego doktora. I to już koniec na dzisiaj. Dajcie mi znać, co wy sądzicie o tej sprawie. Czy według was Maćkówna była taką kobietą bluszczem, która zdominowała i stłamsiła swojego narzeczonego? Czy też Taliszewski był takim cynicznym i aroganckim dupkiem, który stwierdził, że wybije się na plecach kobiety? A może według was prawda była pośrodku? Trochę zawiniła Maćkówna, trochę Taliszewski. No i niestety życie potoczyło się tak, jak się potoczyło. Przepraszam was za moją nieco dłuższą nieobecność, ale ci, co obserwują mnie na Instagramie, pewnie wiedzą, że po prostu nie mogłam. Zostałam wezwana na front domowy i musiałam troszkę tutaj powalczyć, ale na szczęście już jest dużo lepiej, tak więc cieszę się, że możemy się znowu słyszeć. I mam nadzieję, że usłyszymy się również niebawem.